Szanowni Państwo, towarzyszą nam dzisiaj piękne słowa. Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. A ja chciałbym w życzeniach odwołać się do dwóch znaków, symboli, które nam towarzyszą. Do światła betlejemskiego i do opłatka. Najpierw światło betlejemskie. Od 30 lat już wędruje do nas. Rozpoczyna swoją pielgrzymkę od Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Palestynie. I wędruje przez 30 lat pomimo trudności, wojen na świecie, niepokojów i dzisiaj przybywa pomimo pandemii, jest znakiem Bożej miłości, która jest w stanie przezwyciężyć wszystko. Zatem najpierw moje życzenia dotyczą właśnie obecności Boga w naszym życiu i wiary. Chciałbym, aby ta Boża miłość przeniknęła nasze święta, nasze rodziny, nasze rodzinne, domowe spotkania, bo tylko takie spotkania są przed nami. Ale oprócz tej Bożej miłości potrzeba ludzkiej życzliwości. Serce przepełnione Bożą miłością domaga się, aby drugiemu człowiekowi przekazać tą miłość. Będziemy dzielili się opłatkiem. Ten opłatek symbolizuje samą Eucharystię Pana Jezusa, ale też ludzką życzliwość i ludzką dobroć. Życzę wszystkim, aby te święta Bożego Narodzenia były czasem życzliwości, przebaczenia, jeśli jest taka potrzeba. I aby to był czas, by nikt z nas nie czuł się samotny i opuszczony. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i Bożej obecności, i Bożego błogosławieństwa na te święta i na cały nadchodzący rok 2021. Szczęść Boże.